Witam w Elden Ring. Moi drodzy, przeniosłem się tutaj w okolice, gdzie jest nauczycielka czarów, ponieważ chciałem zobaczyć, ile kosztuje taki najpotężniejszy obecnie dostępny czar. I kosztuje on 12 tysięcy run. Chciałbym w sumie te runy pozyskać. Taki był plan, żeby zrobić tutaj sobie farmę. Najlepiej by było to pewnie zrobić na olbrzymach. Ale zobaczyłem też, że tam na murze jest jakiś przedmiot i chciałbym go zdobyć. Nie planowałem pokazywać tej farmy, ale właśnie ten przedmiot mi uświadomił, że mogę w sumie... No dobra, trochę za późno na czar obszarowy. Może mogę właśnie jakieś rzeczy nowe znaleźć, których nie widziałem i... I że dobrze by było wam to jednak pokazać, bo w końcu tutaj całego tego pogrobna jeszcze nie mam ogarniętego. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy nowego. W każdym razie na pewno szybko, niedługo wrócimy do... Tu chyba zejdę z konia, żeby zeskoczyć do tego przedmiotu. Tylko gdzie on był? Dokładnie tutaj. Wrócimy do zamku Morn. Na pewno, bo tam jeszcze czeka mnie eksploracja. Lilia Triny. No okej, okay. Spodziewałem się czegoś ciekawszego, ale może ta lilia jest przydatna jednak. Zastanawiam się, gdzie były olbrzymy. Była taka miejscówka, gdzie tych olbrzymów było naprawdę sporo, nie wiem, z 6 chyba. Tylko gdzie to było? Gdzie to było? Tak mi coś świtało, że gdzieś tu w okolicy. Tu mamy na pewno dwa olbrzymy, to już jest coś. Mi zostało w sumie niewiele many, a przy tych olbrzymach jest całkiem jeszcze spora ekipa innych wrogów. Może tam olbrzymy były? Bo wiecie, tak naprawdę zabicie dwóch olbrzymów w sumie daje mi już pewnie tyle run, aby polewelować. Znaczy nie polewelować, tylko kupić czar. No, zrobić po prostu to, co chcę zrobić. Aha, tylko tutaj, wiecie co, dobra, nie będę robił na odcinku farmy. Wracamy do zamku Morn, spróbuję po prostu zebrać duszyczki. No i najpierw sobie wrócimy na tyły zamku, skąd przypadkiem spadłem i doprowadziło mnie to na lwią aberrację. Najpierw jednak sobie po prostu dokończymy eksplorację zamku, bo chciałbym jeszcze też tam na dole pochodzić. W sumie wygląda stąd, jakby tam leżał jakiś przedmiot teraz na arenie walki z aberracją, a nie, to jest po prostu miejsce łaski. Ale za tym nagrobkiem jeszcze coś może być i tutaj wszędzie, gdzie są te meduzy, też może coś ciekawego na mnie czekać, więc chciałbym to obadać. Zanim takie rzeczy, to o właśnie tutaj nie udało mi się przeskoczyć, a właściwie nawet nie próbowałem, po prostu zwyczajnie spadłem. Jak widzicie, jest to całkiem możliwe, aby zeskoczyć. Może pochodnia byłaby spoko opcją. Mam nadzieję, że nie spadnę między jakąś wielką bandę wrogów, ale to jest prawdopodobne. Na pewno jest jeden wróg, który jest tyłem, więc skorzystamy z Misericordii. Ej, ale zobaczcie, ja trafiłem w miejsce, gdzie już byłem. Czyli co, to jest cały ten zamek? Tu nie będzie żadnego potężniejszego bossa, tylko ta lwia aberracja? No na to by wychodziło w sumie. Wydaje mi się, że gdzieś jeszcze można było pójść. No tutaj tych powybijam, bo oni są akurat... bardzo łatwi do wybicia, jak widać. Wielki odłamek błyskamienia niech będzie. Niestety deszcz gwiazd moim zdaniem jest za drogi jak na to, co nam oferuje, dlatego nie będę z niego korzystał. Natomiast jest do uzyskania od nauczycielki czarów
coś, co nazywa się Wielki Odłamek Komety, czy jakoś tak. No i to już jest czar, który podejrzewam, że będzie działał podobnie do odłamka błyskamienia. Natomiast prawdopodobnie będzie sadził znacznie większe obrażenia. I to już jest rzecz, nad którą warto się pochylić. No nie no, tutaj nigdzie więcej dotrzeć się nie da. Na górze tej wieży byłem. No i nie było jakiegoś przejścia tam. No co, można jeszcze się cofnąć tu i spróbować poeksplorować, ale tutaj też byłem. Dotarłem ostatecznie do tyłu w zamku. Chyba po prostu mamy ogarnięty ten rejon. Nie byłem jeszcze tutaj, więc może warto by było przejść, ale to sobie przeniosę się do windy zamku, bo nie wiem, czy respi się ogromny golem, który też miał łuk i chyba się nie respi. Tak, czyli możemy tutaj już bardziej swobodnie sobie ogarnąć ten rejon. Myślę, że fajnie by było całe tutaj południe faktycznie sobie zbadać. Aha, miałem jeszcze zobaczyć tutaj. No ale dobra, to już nie będziemy się teleportować po raz kolejny. Wybaczcie chaos, ale no po prostu gram na ślepo. No więc sobie powoli zbadamy. Tu wygląda, jakby jakieś bagno było. Tu w tych okolicach byłem oczywiście. No nie wiem, mam nadzieję, bo tutaj jest faktycznie te ślady łaski są. Mam nadzieję, że chodziło o zawodzący grób Morn. Wiecie co, przeniosę się jednak tutaj, bo coś mam poczucie, że jeszcze nie wszystko to zostało zrobione przeze mnie. Tym bardziej, że ja miałem przecież list dla ojca jakiegoś. No nie wiem, zerknijmy, bo naprawdę. No, była jakaś taka NPC-owa kobieta, która dała mi faktycznie list, ale tutaj wygląda na to, że już nic więcej nie ma. Sporo medus oczywiście. Przy tym wielkim nagrobku nic już nie zrobię. Może chodziło tylko o to, żeby zabić tu bossa i zdobyć miecz. O, tam jest przedmiot na pewno, dobra, czyli już powiedzmy, że nie przyszedłem tutaj na marne, ale muszę się bardzo pilnować, żeby nie spaść w głębiny. I też myślę, że jeszcze udam się, wątpię, żeby w tym odcinku to się udało, ale chciałbym pójść na wschód od Pogrobna. O, tu można wejść, ale to jest miejscówka, gdzie byłem, tak. Także nie ma to większego sensu teraz. Medus nie atakuje, bo nie wiem, może jeszcze wszystkie się staną wrogo nastawione do mnie i po co mi to. Są jakieś małe kraby, nie wiem, czy to zwiastun nadejścia również większych krabów. O, tu jest jakaś szczelina, zobaczcie. Aha, no faktycznie był to zwiastun nadejścia większego kraba, który atakuje dokładnie tak samo jak ten z Dark Souls 3. Ale widzę, że on magii nie lubi bardzo. Pasek białego mięsa. I jeszcze jaja kraba. Może trochę bardziej skradankowa opcja mogłaby wejść. W sumie bez sensu marnować punkty skupienia na małe kraby. Można je spokojnie zadziabać, tak. Ognista strzała. No niestety tutaj nic więcej. Miałem nadzieję na to, że coś tu jeszcze ciekawego będzie. W sensie, że wiecie, gdzieś tam wejdziemy w głąb tych skał i że nie wiem, z pomiędzy szczeliny jeszcze się okaże, że jest wejście do jakiegoś miejsca w tym zamku. Bo jakoś tak, no, wydaje mi się bardzo mały ten zamek. No, jest to otwarty świat, więc takich zamków pewnie będzie mnóstwo ostatecznie. Dlatego nie każdy raczej musi być jakiś bardzo rozległy. Okej, no tutaj też się nie da przejść już. Czyli raczej wszystko w tym rejonie przynajmniej zostało zrobione. Okej, no to co? Cofamy się do windy. Tylko usunę ten znacznik, żeby mnie nie mylił. I wyruszymy w takim razie na bagno teraz. I faktycznie też sobie zostawię tutaj znacznik, żeby wiedzieć dokładnie, gdzie chcę iść. Wydaje się ta lokacja prosta i niezbyt duża, właściwie ten region. Ale i tak lepiej sobie znacznik zostawić. Dobra.
trzymamy się. Oj, sobie pop-up filtr teraz przy mikrofonie zbadziwiłem. Czy przy tym mieczu jeszcze nie byłem chyba, więc poznajmy jakiś kolejny fragment lore. Oblężenie zamku Morn. Samotne, a nie, to czytaliśmy już. To ale ewentualnie no, dla tych, którzy nie widzieli odcinka, w którym to czytałem, spróbuję jeszcze to przeczytać. Dobra, wiecie co, już olewam, bo naprawdę widzę, że to nie jest takie łatwe, jakby jak powinno być. Witaj, kolego żółwiu. Wielki odłamek był z kamienia, czy nie zabija na hita? To jesteś naprawdę srogim żółwiem. Dobra. Przyszedł mi do głowy niesamowity suchar o żółwiu. Kojarzę te czerwone meduzy. Faktycznie tutaj byłem w okolicy. Może one czegoś pilnują ciekawego. Jest plaża. I między tymi meduzami tam faktycznie są jakieś przedmioty. Widzę, że duży odłamek błyskamienia robi im sporą krzywdę. Jakieś takie niekumate te meduzy. A to są nagrobki tu w wodzie w ogóle? Może być, że to są... Nie, to są krzesła. Okej, zsiądźmy z konia. Odzyskałem łzy, bardzo miło. Nagrobna konwalia raz jeden, ponury kamień kowalski oraz żelasty liść. Dziwi mnie jedna rzecz, bo właściwie też pragnę zauważyć, że sporo było takiego mojego marudzenia, tudzież mówienia po prostu o tym, co bym chciał zdobyć. Więc chciałem odblokować nauczyciela czarów, udało się, co prawda po poleceniu od Mikołaja, zwanego również Molzesem. I co, zdobyłem też przedmiot, który zwiększa mi, powiedzmy, obrażenia, bo zwiększa mi mądrość, czyli tę maskę kamienną, którą mam na głowie. I dzwonek udało mi się znaleźć. A teraz przydałyby się jakieś kolejne cele i chciałbym znaleźć jakiś set ciuchów dla czarodzieja, ale w ogóle... Ty jeszcze przeżyłeś to? Aha, bo to są zombiaki chyba. Oczywiście też jest zatruwane. A ja cały czas zdaje się, że nie mam odtrutek. To było na krwawienie, na czary, na ogień. No nie mam nic, co by mi niwelowało truciznę, więc chyba sobie odpuszczę ten rejon. Fakt faktem, że z zombiakami nawet nie trzeba by walczyć, bo mógłbym pewnie na koniu przejechać tam, ale póki co nawet nie widzę specjalnie, to są zatruwające zombiaki, jest wokół nich taka też chmura trucizny. Znam już ten kolor statusu dzięki kwiatom, bo kwiaty też zatruwają oczywiście. No to wy nie możecie tu być bez powodu, coś tutaj musi się kryć. Może przywołajmy sobie strugę. No, póki co nie widzę żadnego przedmiotu, chyba że na górze tych skał. Mogłoby tak być. Tam jakiś zombiak w ogóle wchodzi właśnie. Siemano zombiaki. Są też gluty. Domyślam się, że mogą być to gluty trujące. Coś tam chyba wyszło. Aha, krab. Dobra. Weźmy ten przedmiot. Złoty run. I co, to wszystko tutaj? Naprawdę? Złoty run tylko? Już się nie chcę wierzyć. Jest też tam jakiś chyba materiał rzemieślniczy. Jakieś kwiatki są. Trujące kwiaty. O proszę, to wiecie co? Nie zdziwiłbym się, gdyby one mogły służyć do wytwarzania przedmiotów. Nie mogę teraz użyć mapy niestety. Do wytwarzania przedmiotów zapewniających odporność na truciznę lub też po prostu niwelujących efekt działania trucizny. Czy mógłbym już mapę użyć? Proszę. Byłbym bardzo zobowiązany, bo... Okej, tam jest zamek Morn, tam jest drzewko, przy którym byłem. Przez tę bramę przeszedłem, czyli mogę bez mapy wywnioskować, że powinienem iść gdzieś tam mniej więcej przed siebie teraz. Ma
mapa nadal nie jest dla mnie dostępna, tak jakbym cały czas był w walce i na to też wskazuje muzyka. No i tak też myślę sobie, bo jestem... nagrywam teraz tego samego dnia, co nagrywałem poprzedni odcinek z Lwią Aberracją. Fuckens. Tu jeszcze można by zerknąć i zrobię to od razu, bo potem... Uff. Potem będę... No zapomnę o tym miejscu zwyczajnie, to wiecie, nie wydaje się jakąś specjalnie ciekawą miejscową, w sensie nie ma tutaj nic szczególnego na mapie. Ale to nie znaczy, że nie będzie tu w ogóle nic ciekawego, ale chyba tutaj byłem, bo tam widzę takiego żuczka gnojarza, tak, byłem tu. Wybaczcie to kręcenie się, czasami mi się to zdarza w trakcie eksploracji, że chodzę w miejsca, gdzie już byłem, sprawdzam, ale naprawdę i tak jestem pewien, że sporo rzeczy pomijam. Więc o dobrze, teraz bym chciał dotrzeć może w sumie w ten rejon, bo tutaj chyba nie byłem, raczej szedłem tędy, tak, byłem w tej wieży, więc te rejony są jeszcze dla mnie nieznane. To zaznaczmy sobie tutaj, no i po drodze już spróbuję jak najwięcej rzeczy obadać. To jest jakaś twierdza też chyba. A, i tędy nie przejdę nawet. Okej, czyli trzeba znaleźć jakieś inne wejście. I bardzo duża zaleta Elden Ring. Nie wiem, czy wy też macie takie poczucie oglądając, albo może też sami gracie i później oglądacie Let's Playa. Ale jak dla mnie, naprawdę ogromny props dla twórców za to, że po prostu ten świat jest sam w sobie interesujący. Ja naprawdę mam ochotę tutaj jeździć, sprawdzać to wszystko. Fakt faktem, że często znajdujemy w otwartym świecie rzeczy, które są powtarzalne i jakieś tam może mało interesujące. Ale pośród nich ciekawe rzeczy też się zdarzają. Ponadto, po prostu już nawet pomijając to, co możemy znaleźć. I po prostu jest ten świat fascynujący, jest różnorodny. Nie wiem dlaczego właściwie. Może to się bierze z tego, że jestem po prostu takim soulsomaniakiem i stąd taka podjarka. Tutaj byłem na pewno. Mamy czachę do rozdeptania. Ale naprawdę, no... Nie powiem może, że z zapartym tchem zwiedzam ten świat, ale no z dużą dozą fascynacji na pewno. Okej, mamy tutaj jakiś przedmiot przy zwłokach. Żółty węgielek i jakieś... Oj, dziwne, ogniste szczury. Nie chcę patrzeć, co one potrafią. Wnioskuję, że są ogniste, bo im płomień z oczu... nie wiem, jak to nazwać, płonęły im oczy po prostu, może tak. Chciałem powiedzieć, że płomień z oczu wylatywał, a to wygląda jak nowa rzecz. Proszę bardzo, faktycznie jest to nowa rzecz. Jeszcze nie znajdowałem takiej roślinki, ale okej, tutaj może póki co się cofnę. Do tego budynku raczej nie wejdę, chyba że będzie jakaś dziura w ścianie, w suficie, coś takiego, bo... Przez drzwi się nie da. Ten rejon też by wypadało zbadać jeszcze. Może na dachu coś? Na pewno wiadomość. Jak już tu jestem, to ją ocenię. No i przy okazji wiadomości... Ach, szaleństwo! Szaleństwo. No, też zachęcam was do lajkowania zarówno wiadomości w Elden Ring lub innych grach od FromSoftu, jak i moich filmów, żebyście zostawiali łapki w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. Ja póki co, kiedy nagrywam ten odcinek, już 20 któryś chyba, to na kanale opublikowałem 10 odcinków. I no, widzę, że naprawdę sporo wyświetleń mają te filmy, sporo też, oczywiście mówię jak na miarę mojego kanału, nie? Sporo łapek w górę, także bardzo, bardzo mi miło. I cieszę się, że jakiś tutaj ruch następuje. Dobra, ale... O, coś tutaj, a nie wiadomość tylko.
albo i aż. O, zobaczcie, tu jest kolejne drzewo. Wnioskuję, że przy drzewie coś ciekawego może mnie czekać. Pozyskaj materiały. Złoty węgiel, żółty węgielek. A to właśnie to chyba zdobyłem przy chacie już, co? A tak myślę. Tak, to było to. Żar wydobyty z oczodołu trupa. Pamiętam też, właściwie przypomniało mi się jakoś tam niedawno, jak rozmyślałem sobie o Elden Ring. Tu można by na dół też zeskoczyć, ale na razie tego nie chcę robić. Przypomniało mi się, że znalazłem w zamku burzowego całunu. Gdzieś tu chyba szczury jeszcze jest. Znalazłem tam jakieś takie gąbczaste oko. Czy jakoś coś w ten deseń i było tam napisane, że to może być jak w jakiś sposób ciekawe dla... przynajmniej ja wywnioskowałem tak, że to może być ciekawe dla naszej, no powiedzmy, strażniczki ognia, tak? Czyli Meliny. Luknijmy na mapę, gdzie jestem. A, czy ja nie dotarłem jeszcze do tego miejsca w ogóle, gdzie sobie oznaczyłem. Szczurów więcej. Bo ten by mnie prawie trafił. Oj, skończyła się maniura. Bardzo dużo szczurów tu się kręci. Złoty run dropnął. O, ale to wszystkie szczury, bo odzyskałem łzy. Przynajmniej trochę łez. Zobaczcie, ci kolesi też mają płonące oczodoły. Właśnie ten koleś, ale domyślam się, że jak on się pojawił tu, to będzie zaraz przeciwników tego typu więcej. Zbieram mnóstwo różnych kwiatów. Nie wiem, na co mi one na razie, ale... domyślam się, że docelowo się przydadzą. Jak już przejeżdżam obok nich, to czemu nie zgarnąć? Przy okazji też nadaje mi to... O, udręczona wioska. Czy to jest to miejsce, do którego zmierzałem? Tak. Czyli mamy jakąś lokację i myślę, że jeżeli nie spotkamy tu jakiegoś wielkiego oporu, to spore prawdopodobieństwo jest, że zdążę to na tę lokację w odcinku, który nagrywam obecnie, ogarnąć. Tymczasem zobaczmy, co tutaj się w ogóle wyczynia. Oni tutaj znowu palą kogoś na stosie. Ci w ogóle stoją... Oni wszyscy są tak... No może nie wszyscy, ci co klęczą się jakoś ruszają, ale ci co stoją, ten i tam jeden w oddali, po prostu w ogóle stoją w bezruchu z rękami na twarzy. Jest szczur, ale chyba się mną nie zainteresował, co? Nie, raczej nie, on tak wygląda, jakby sobie patrolował. Zastanawiam się, o, drewniana tarcza ognistego herbu. Pewnie będzie dawała nam odporność na magię, albo nawet nie będzie dawała odporności, tylko po prostu będzie w wysokim stopniu niwelować obrażenia od tego żywiołu. Okej, jeden szczur tutaj mnie wyczaił. Kwiatu złotolistnicy to jest dosyć częsta znajdźka. O, mamy jeszcze czachę. I... kolejnego szczura, więc spacyfikujemy koleżkę. No myślę, że możemy tutaj całkiem postawić na otwarty konflikt. Na razie nie widziałem jakiegoś takiego wroga, który zabarwiony na złote odchody. To nie wiem, czy żółwie nie robią takiej kupy. Na razie nie widziałem większego wroga, aczkolwiek niewykluczone, że na przykład tutaj jest znowu jakiś chyba kościół i taki wróg większy może się w tym kościele na przykład pojawić. Ten mnie zauważył tam gdzieś i mu się wydaje, że ja tam jestem, czy tak po prostu sobie wędruję w krzaczkach. Raczej sobie po prostu wędrował w krzaczkach. Chciałem też mówić o tym, ale nie powiedziałem chyba jeszcze w tym odcinku przynajmniej, bo w poprzednim mówiłem o tym na pewno. A mianowicie chodzi mi o te duchy do przyzywania. Na razie nie nakładam na siebie embargo na duchy, że tak powiem. W sensie, że nie powiem wam na ten moment, że nie będę tych duchów używał. Ale mam spore wątpliwości.
Bo tak, ja nie zamierzam na pewno być takim graczem, który narzeka, że ej, ta gra jest za łatwa, to nie są Soulsy, bo jest za łatwo, bo są duchy. Tylko będę mówił, że no jeżeli ktoś uważa, że z duchami jest za łatwo, to niech ich nie używa. Więc jeżeli faktycznie w dalszej perspektywie będzie za łatwo z duchami, to nie będę ich używał. Ale zobaczymy, no będę starał się raczej najpierw pokonywać bossów bez użycia duchów, żeby się nie okazało, że jakoś jest z duchami bardzo łatwo. Nie wiem jak do tego podejść do końca, bo lwia aberracja naprawdę jak z użyciem szkieletów była kpiną. Bo wy potraficie strzelać. Płomieniami z oczu. Odłamek szkła. Nie wiem, czy szkło już znajdowaliśmy w Elden Ring. Chyba nie. Tutaj musiałem po prostu wskoczyć, mimo że widziałem, że nie ma na górze żadnego przedmiotu. Ale prosiło się, żeby sprawdzić. Dobra, no tutaj w ogóle widzę, że tak poza bandą wrogów nic nie było, ale jeszcze mamy tutaj miejscóweczkę do ogarnięcia. No było też oczywiście dużo różnych materiałów rzemieślniczych. To, no, materiały rzemieślnicze to nie jest nic, ale nie jest to też coś, czego bym szukał, prawdę mówiąc. Wejście do tego budynku jest z tej strony, chociaż podejrzewam, że pewnie z różnych stron można się dostać. Aha, mamy szczury i mamy też wielkiego szczura. Czy to sprawi, że się ten chyba zainteresował też? Zerknijmy. Kościół chrztu w Kallu. Złoty rum. Okej, to jest czas na picie, bo szczury powoli zaczęły jarzyć, co jest grane. O, ten ma całkiem niemało zdrowia, można było się tego spodziewać. Dropnie z ciebie coś fajnego? No, na pewno łyki łez, ale no, nic poza tym, co tutaj leży. Płomień szału. No, obstawiam, że to będzie inkantacja. I gdybym grał kapłanem, to bym się pewnie jarał tematem. Tak, jest to inkantacja, pochodząca od psychopatycznych trzech palców. Dużo słyszeliśmy o dwóch palcach, natomiast o trzech jeszcze mowy chyba nie było. Sprawia, że z oczu osoby rzucającej strzela żółty płomień szału. Ładowanie zwiększa zasięg wybuchu. Płomień szału zadaje obrażenia i powoduje nagromadzenie szaleństwa. Ta inkantacja powoduje też nagromadzenie szaleństwa u osoby rzucającej i jest skuteczna tylko przeciwko zmatowieńcom. Ciekawostka, czyli co do PvP to jest? Święta łza, no proszę, proszę, czyli moje butelczynki będą przywracały jeszcze więcej zdrowia i punktów skupienia. Oczywiście po tym jak ulepszę, wykorzystam ten kielich świętych łez przy miejscu łaski. Tam byłem, prawda? Tak, patrzę na miejscówkę, gdzie byłem. Czyli teraz bym chciał tak naprawdę dojść do tej drogi, chociaż zastanawiam się jeszcze, nie, ten znacznik chciałbym usunąć, ten jak najbardziej też. Dobra, zastanawiam się po prostu, czy nie pójść tędy, żeby, wiecie, zobaczyć tutaj tę drogę jeszcze. Dobra, to sobie ustawię znacznik w ten sposób i powiedzmy, że do obu miejsc, które wskazują znaczniki, chciałbym dotrzeć. Niestety tutaj będę musiał, chociaż mogę, wiecie co, szybko przenieść się tu w sumie. Musiałbym też sprawdzić, jak wygląda czas nagrania. Dobra, 30 minuta leci, więc może jeszcze jakieś takie 10 minut sobie ogarniemy. Ten znacznik mogę już usunąć i jedziemy tą drogą. Było tam coś w poprzek tej drogi, nie wiem, czy to jest zbiornik wodny? Tak, zbiornik wodny. I
Co to jest? To są psy? Chyba tak. Na koniu psy aż takie straszne nie są. One w ogóle przyszły sobie do wodopoju. No miło, psiaki, miło. No z nimi walka nie była zbyt potrzebna. Po raz kolejny trochę materiałów rzemieślniczych. Ale poza tym nic. Mam 6 koła dopiero run. Jakoś tak wolno mi idzie zdobywanie ich. Czy to jest miejsce, które znam? Tam na dole w ogóle, zobaczcie, jest wóz rozwalony, więc pewnie jak wóz to i skrzynka. Tutaj tylko fragmenty ruin, to jakoś niespecjalnie mnie w tym momencie kręci, ale ja w ogóle zbłądziłem w kierunku mostu ofiarnego, chociaż tutaj chyba nie byłem, a coś tutaj, zobaczcie, jest. Otworzyły się jakieś kwiaty, to one są do zebrania, czy to są wrogowie? Wrogowie to nie są. Aha, ale są to pułapki. Nie są to wrogowie w takim sensie, że nie da się ich atakować, ale mogą nas jak najbardziej struć. Dobra, to psiaków może być więcej, znając życie. Podpiję sobie. Dzień dobry. Chciałem ripostę zrobić, ale nie pykło. Oj, to był dźwięk, jakby ktoś strzelał z balisty, coś takiego. O, tak to brzmi. W ogóle ogarnijmy, gdzie jestem. A, tutaj jestem. To też jakiś taki jest, wygląda jak most, czy coś. Skąd ten dźwięk dochodzi? A zobaczcie, ktoś z tej wieży strzela chyba. Obstawiam, że nie jestem w zasięgu, bo to brzmi jak jakaś cięższa maszyneria. Przyjrzyj się uważnie, przed tobą łaska. O, faktycznie, tam jest miejsce łaski. O, zerknijmy sobie. Okej, czyli gdzieś... Gdzieś tutaj to miejsce łaski może być, powiedzmy. A, dalej kawałek. To jest bardzo dobry sposób oznaczania sobie. Bardziej co? Bardziej w tę stronę? No nie. Bardziej chyba tu. No powiedzmy, że jest wystarczająco blisko, żebym ogarnął, gdzie to miejsce łaski jest. Strażnica w lesie. Trochę się cykam tam wchodzić. Raz, dwa, mam trzy oznaczenia. Aha, bo tego nie usunąłem, to mi jest niepotrzebne. Już co za dużo znaczników, to też nie za dobrze. Ostatecznie mogłyby wprowadzić chaos zamiast pomóc mi. A, ale chwila, 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 bo tutaj... No, zobaczcie, jak sobie żołnierz tutaj... kulturalnie nic nie robi, a pewnie żołd mu płacą, nie? Że wątpię, żeby w tych czasach... Fuckens. W czasach schyłku i ogólnej... nie wiem, dystrofii... ktokolwiek im płacił żołd. No i co? Tutaj na górze będzie jakiś wróg, obstawiam, bo... Tak, jest koleś z balistą. Dziab, dziab, dziab i pilnowałeś skrzyneczki. Ręczna balista i bełt do balisty. Okej. Ja chcę zobaczyć, jak wygląda w ręce wielka balista. Oczywiście nie będę spełniał wymogów na bank, ale i tak jest to rzecz, którą chcę po prostu zobaczyć sobie. No chyba pogrzało kogoś. Ho, ho.
No to jest, powiem wam, naprawdę jebitna kusza. dobra, no odstawmy to, bo nie mogę z tego używać, ale wiadomo, fajnie mieć, fajnie wiedzieć, że takie coś w Elden Ring jest. No właśnie tego arsenału nowego jest sporo, chociażby w tym momencie przychodzi mi do głowy cep bojowy. Przychodzi mi do głowy właśnie ta balista chociażby. To są rzeczy, których nie było w innych grach FromSoftu, przynajmniej nie kojarzę. Były jakieś takie kusze powtarzalne chyba, czy coś w ten deseń, ale tak naprawdę wielkiej kuszy nie było. Jeżeli była, to mnie poprawcie. Może w Dark Souls 2. No, Dark Souls 2 tak dobrze nie znam w sumie, żeby się aż wymądrzać. Chociaż bardzo dużą część Dark Souls 2 również przeszedłem. Złoty run i sznurek. Ten znacznik idzie w odstawkę, gdyż zbędnym jest on zupełnie. No i sobie tutaj przysiądziemy przy miejscu łaski. No właściwie możemy przysiąść, tak. Nie ma powodu, żeby nie siadać. I przyjrzyjmy się tutaj sytuacji, gdzie ja w ogóle dotarłem. Dotarłem niemalże tam, gdzie chciałem dotrzeć. No i przed nami, zobaczcie, miejscowa, gdzie jest drzewo. Tu jakieś też będą ruiny na pewno. I tutaj, i tutaj. Tu kolejne w ogóle. No jakaś wieża pewnie się pojawi. Jeziorko, sporo rzeczy. Też mamy cały ten wyłom. Nie ogarnąłem, co to są za miejscówki. Powinienem to sprawdzić przy okazji. Ale mamy 36 minut ponad, dlatego też w kolejnym odcinku wyruszymy dalej na zachód. Tutaj południe mamy ogarnięte właściwie, jak sądzę. Jeżeli bym coś pominął fajnego i byście wiedzieli, to oczywiście piszcie w komentarzach. Możecie też robić znaczniki czasowe, żebym wiedział, w którym momencie. Spróbuję ten rejon w kolejnym odcinku ogarnąć. Jeżeli nie będzie tam jakiejś większej lokacji, to pewnie się uda. Ale też mogą się dungeony pojawić na przykład. Dawno dungeonu nie robiliśmy. Dzięki, że byliście ze mną. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby dowiedzieć się, kiedy pojawi się kolejny odcinek. I w tymże odcinku mam nadzieję, że się zobaczymy. Na razie.